jakby w określonym stopniu, prawda? Więc możemy sobie wyobrazić takie rozwiązanie, w którym podejmowanie decyzji przez osobę, której zdolność do podejmowania decyzji jest w jakiś sposób ograniczona ze względu na niepełnosprawność, dotyczy na przykład określonych, wąsko wskazanych kwestii. W tej sprawie ktoś za nią będzie podejmował decyzję, w sprawie sprzedaży majątku, a w sprawie tego, gdzie chce mieszkać, ona sama będzie podejmowała decyzję. To jest jedna z możliwości, ale my znamy w polskim prawie taką konstrukcję, w której, która dotyczy dzieci, za dzieci decyzje podejmują rodzice, ale jest wyraźny zapis w Konstytucji i w ustawach, że przy podejmowaniu tych decyzji należy wysłuchać dziecko i w miarę możliwości uwzględnić jego rozsądne życzenia, a więc jest to taka konstrukcja, która włącza, nie przenosi podejmowania decyzji, ale która nie uprzedmiotawia danej osoby, tylko upodmiotawia w tym sensie, że trzeba tą osobę zobaczyć i uwzględnić jej perspektywę. Tak, też trzeba wziąć pod uwagę to, że istnieje coś takiego jak dynamika niepełnosprawności, to znaczy osoba, która w danym momencie może być niezdolna do podejmowania decyzji w określonym zakresie, po jakimś czasie może tą zdolność odzyskać, albo przeciwnie, ktoś, kto jest chory w określonym stopniu, za jakiś czas może tą niezdolność do podejmowania decyzji rozwinąć. Więc ten polski system jest problematyczny dlatego, że jest abstrakcyjny i przesądza o czyjejś niezdolności raz na zawsze. No jest takie, jakby to jest grube takie po prostu podział. Tak, ma możliwość podejmowania ubezwłasnowolniony. Koniec, kropka. Nie ma żadnych odcieni, zróżnicowania i tak dalej. Proszę Państwa, za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Weekend Radia. Także ciekawe takie rzeczy, proszę Państwa, o ubezwłasnowolnieniu. No, jeden drugiego podgląda, jeden drugiego, nie to, że ocenia, ale chce mu po prostu dopomóc. Proszę Państwa, myśmy też dzisiaj zauważyli, że tutaj jak te hamburgery rozdają, że tak fajnie, że sielanka, że wspaniale, ale widzicie Państwo, jeden drugiego musi pilnować, bo tak, oni tu niby rozdają, a tu pół tych hamburgerów i tego mięsa by sobie pod stół włożyli do toreb i wynieśli. Także prawo i sprawiedliwość prawem i sprawiedliwością, ale widzicie Państwo, tutaj musi być ktoś, kto jeszcze nie pozwoli na jakieś takie wpadki lakmusowe, na jakieś oszustwa, na jakieś krętactwa, na jakieś kłamstwa, bo widzicie Państwo doskonale, że żyjemy w świecie niedoskonałych ludzi, którego Bogiem jest zresztą i szatan, diabeł. Cały czas to mówimy, bo tam nie ma hoteos, tylko jest samoteos, czyli że Bóg z małej litery. Bogiem w sensie takim, jaki miał archanioł, może nie archanioł, ale anioł. I to może nie wybitny anioł, ale zwykły anioł, a zbuntowany. Zwykły anioł, a zbuntowany, który się przeciwstawił Bogu i podporządkował sobie ludzi. I stąd się wziął, to się wszystko wzięło. Świat szatana. Bogiem tego świata jest diabeł. I wy chcecie, to Jezus powiedział o faryzeuszach, tych kapłanach, saduceuszach, że wy jesteście dziećmi ojca swego, prawda? Szatan, diabeł, wprawdzie nie wytrwał. Jezus nawiązał tu do historii bardzo starej zamieszku. Pizna mięso. Pierwszej. Także proszę Państwa, trzeba inwigilować, trzeba kontrolować, trzeba podglądać. Ja może, że mówię, że trochę może za ostro, proszę Państwa, ta linia żydowska tu podgląda, no ale niech podglądają, no co oni tutaj zauważą, że żeby tutaj Polacy nie wyszli jako ci zabłoccy na mydle, no. Do szamotaniny dochodzi w Polsce teraz. Zobaczymy, co będzie dalej. Cisz? Na razie reklama, nawet w niedzielę, proszę Państwa, mają, zarabiają pieniądze na reklamach. Czyli po prostu tak, jak byłam dzisiaj przy tym, przy bibliotece rolniczej, to tak sobie pomyślałam, Boże, przecież właśnie taką rolę pełni ta linia PO, że inwigilują, sprawdzają, patrzą się na ręce prawu i sprawiedliwości. Nowa Magnolia. Nowa Magnolia, nową Magnolią, stare zwyczaje, stare praktyki, stare dzieje. Ile to
czasu naród żydowski był z Panem Bogiem? Ile to czasu naród żydowski był z Panem Bogiem? 40 dni niecałe. Mojżesz był na górze po przekazania, a oni już krowę ze złota. FM, pierwsze radio informacyjne. Krowę ze złota, to samo i dzisiaj. Długo nie ma prawa i sprawiedliwości. 120, Sergiusz Piotrkowski. Szaleniec, który w piątek zabił w Monachium 9 osób, oddał w sumie prawie 60 strzałów. Na miejscu strzelaniny znaleziono 57 łusek po nabojach wystrzelonych z jego pistoletu. Z kolei materiały znalezione w mieszkaniu sprawcy wskazują, iż planował on atak od lata zeszłego roku. Poinformował o tym wszystkim szef bawarskich śledczych i dodał, że stan rodziców sprawcy strzelaniny w dalszym ciągu uniemożliwia ich przesłuchanie. Nie ma informacji o zagrożeniu zamachami w Polsce podczas Światowych Dni Młodzieży, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Zastrzega, że z ostatnich ataków w Europie są wyciągane wnioski i podczas imprezy w Krakowie na niepokojące sytuacje uwagę mają zwracać nie tylko służby, ale też wolontariusze. Maciej Badurek i Karolina Pilarska zwyciężyli w 26. biegu Powstania Warszawskiego ze startem i metą przy Stadionie Stołecznej Polonii. Łącznie dystans 10 km pokonało wczoraj ponad 7 tysięcy osób. Przed wieczornym biegiem 500 osób rozpoczęło też zdobywanie pasty. Metę na 9. piętrze historycznego budynku przy ulicy Zielnej w Warszawie najszybciej osiągnął Rafał Krzeszewski w 38 sekund. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Weekend Radia TOK FM. Proszę Państwa, zaczęliśmy rozmowę o konwencji ONZ-u dotyczącej praw osób niepełnosprawnych. Poruszyliśmy jedną konkretną kwestię, co mówi konwencja w kwestii ubezwłasnowolnienia, a jak to funkcjonuje w tej chwili u nas. Z tego należy zrozumieć, że panowie tu w trakcie przerwy powiedzieli, że w ogóle nie została ta konwencja wdrożona. Czy to niesie za sobą jakieś konkretne skutki dla Polski? No, dla Polski... Mamy czas jakiś jeszcze na to? Niepełnosprawny może mieszkać, Polska gdzie chce. Musiała przedstawić komitetowi, który... Komitetowi... Do spraw osób niepełnosprawnych. To jest ciało, które tworzy konwencja. Musiała przedstawić raport dotyczący wdrażania. No i jest taka możliwość, żeby oprócz raportu oficjalnego został przedstawiony również raport alternatywny, jak się w Polsce stało. Czyli no osoby niepełnosprawne, organizacje. Tak, organizacje też no, prawno-człowiecze, organizacje prawno-człowiecze, organizacje osób niepełnosprawnych taki raport przygotowały. I te raporty, jak Państwo się z łatwością domyślą, różnią się. I są, ten raport alternatywny jest znacznie bardziej krytyczny. Na przykład w kontekście artykułu 16, o którym dzisiaj mieliśmy mówić, raport alternatywny stwierdza, że po prostu żadne działania nie są podejmowane. To może przejdźmy w takim razie do artykułu 16, skorośmy go wywołali, bo to jest właśnie ten element, który łączy tematykę konwencyjną stricte z tematyką naszej audycji, ponieważ artykuł 16 konwencji wskazuje na kwestię przemocy jako ten element, w który sposób szczególny państwo powinno chronić osoby niepełnosprawne. Może przeczytajmy ten artykuł 16. A mamy tyle czasu, bo on... Tylko pierwszy ustęp, krótki, żebyśmy wiedzieli, na jaki temat rozmawiamy. Artykuł ma 5 ustępów w ściągawce, którą tutaj mam, zajmuje 1,5 strony, dlatego się tam ci mam tyle czasu. To może ja tylko króciutko przeczytam ten ustęp pierwszy. Państwa strony podejmą wszelkie odpowiednie środki ustawodawcze, administracyjne, społeczne w dziedzinie edukacji i inne w celu ochrony osób niepełnosprawnych, zarówno w domu, jak i poza nim, przed wszelkimi formami wykorzystania, przemocy i nadużyć, w tym związanych z płcią. Taki jest ten zakres podmiotowy artykułu
Czyli wykorzystywanie osób niepełnosprawnych. Wskazanie jest wyraźnie na element przemocy i to jest wskazane zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej, a więc szerzej niż tylko kwestia związana z przemocą domową. Niemniej, czy pan doktor pamięta, co w tym raporcie alternatywnym było wskazane jako taki element dotyczący artykułu 16? Sam przede wszystkim jest mowa o tym, że tak naprawdę to my nie wiemy. Znaczy, osoby niepełnosprawne to jest znany problem, są niewidoczne. I są niewidoczne też, kiedy chodzi o przemoc, o wykorzystanie nadużycia, których ofiarą padają. A to dlatego, że nie posiadamy żadnej wiedzy oficjalnej na temat tego, jaka jest skala takich zachowań. Nie mamy też badań, które by to podejmowały. No nic w Polsce nie mamy. Widzisz, no gdzie tu do Szwecji? Jesteśmy pod Szwecją, jesteśmy pod Morzem Bałtyckim. Bardzo wycinkowy. I teraz stary dziad przywłaszczył sobie telefon. Jak cały nie Markowski, raportu, to było główne wskazanie, że wszystkim Polska powinna zacząć monitorowanie. I ta komisja, komisariat się grzebie, policja się grzebie Polska. Jego wdrożenia przez zbieranie 21 danych. 21 lat na płop, ale... Ale może warto powiedzieć o tym, że konwencja... Była pedofilia, to zaraz, żeby się pochwalić, to policja by tu wyskoczyła, bo oni lubią takie spektakularne, żeby wykorzystać tylko sytuacji, tak, żeby się pochwalić. To wtedy, różnych aby było tylko, tak samo jak się modlą, różańce klepią. Aby było 200, aby było 300. Ona formułuje... Zaliczone. Szczególne sposoby, czy żąda od państw szczególnych sposobów wdrażania tych praw, takich, żeby osoby z niepełnosprawnościami były w pełni włączane w społeczeństwo. Znaczy, żeby ten standard ochrony, który jest uniwersalny dla wszystkich obywateli i wszystkich ludzi, był realizowany w identyczny sposób, żeby był realizowany równo, czyli odmiennie dla osób niepełnosprawnych i dla osób pełnosprawnych. A to jest kluczowy element. Równo, czyli odmiennie. Równo, czyli odmiennie. Bo trzeba więcej dać tym osobom niepełnosprawnym. Ten przykład, który pan dał w czasie informacji, jeżeli osoba głucho nie ma, czy nie, bo teraz się już nie mówi głucho nie ma, tylko osoba, no w każdym razie, która nie słyszy, przychodzi do urzędu, posługuje się językiem migowym, trzeba ją potraktować odmiennie, rozumiem, żeby miała dostęp równy, czyli musi tam być ktoś, kto też posługuje się językiem migowym, nie? Żeby uzyskała ten sam standard usługi, co każda inna. I na poziomie konkretu to się w konwencji przenosi na 3 takie obowiązki. To brzmi w języku polskim bardzo źle i też myślę, pan Grzegorz to potwierdzi, w języku prawniczym też to źle brzmi, ale to są obowiązki poszanowania, ochrony i realizacji. To brzmi bardzo podobnie, ale chodzi o inne rzeczy. Obowiązek poszanowania polega na tym, że samo państwo musi się powstrzymywać od podejmowania działań, które mogłyby naruszyć te wszystkie prawa, które w konwencji są wymienione jako prawa osób z niepełnosprawnościami. Po drugie jest obowiązek ochrony, to znaczy obowiązek, który polega na tym, że państwo przyjmuje na siebie zobowiązanie, żeby chronić osoby z niepełnosprawnościami przed naruszeniem ich praw przez kogoś z zewnątrz, tak? Przez osobę trzecią, czyli powstaje pewien rodzaj obowiązku powstrzymywania innych przed jakimiś niewłaściwymi działaniami. No i po trzecie jest obowiązek realizacji, który polega na tym, że państwo przyjmuje na siebie takie zobowiązanie, żeby podejmować takie działania, które spowodują, że funkcjonowanie także prywatnych podmiotów zostanie zmienione tak,
żeby prawa osób z niepełnosprawnościami nie były naruszane. Więc jest tak zwany horyzontalny efekt. No, typowym przykładem są problemy związane z korzystaniem z dóbr i usług, prawda? Jeżeli mamy osobę z niepełnosprawnością, która nie może skorzystać z jakiejś usługi, dajmy na to, na rynku finansowym, bankowej albo powiedzmy ubezpieczeniowej czy czegoś podobnego, no to obowiązkiem państwa jest prowadzenie takiej polityki, żeby zachęciła prywatne podmioty do zmiany swojej niewłaściwej strategii biznesowej, czy żeby usunęły te przeszkody, które osobom z niepełnosprawnościami przeszkadzają. W takiej sferze rozmowy na temat sytuacji osób z niepełnosprawnościami oczywiście można przyjąć czy poprzestać na takim stwierdzeniu, że należy to uwzględnić i w jakiś sposób rozszerzać zakres wsparcia czy pomocy. Natomiast akurat w tym konkretnym temacie, który nas dotyczy, czyli przemocy w rodzinie, sytuacja się w sposób zasadniczy komplikuje, ponieważ te instrumenty, które służą tradycyjnie do ochrony przed przemocą w rodzinie, nie mogą być w zasadzie niejednokrotnie użyte w przypadku, kiedy osobą pokrzywdzoną jest osoba silnie uzależniona od sprawcy w sensie bytowym. I pytanie jest teraz takie, czy polski system prawny, ja już nie wchodzę w praktykę teraz, tylko czy na poziomie prawnym polski system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ogóle uwzględnia tą sytuację? No w ogóle wygląda na to, że nie uwzględnia. Znaczy osoba niepełnosprawna, która pada ofiarą przemocy ze strony osoby, od której jest uzależniona, ma jeszcze mniejsze możliwości poszukiwania jakiegoś wsparcia, niż by to wynikało tylko z samej niepełnosprawności. Tak, no osoby, wiemy o tym, że osoby z niepełnosprawnościami, które padają ofiarą przestępstw, bywają często traktowane w sposób niewłaściwy. Ich są traktowane tak, jak gdyby skargi, z którymi przychodzą, były niewiarygodne. Tak? Problem wiarygodności jest bardzo istotny. Więc jeżeli w ogóle uda im się z różnych przyczyn nawiązać kontakt z odpowiednią instytucją, że Kurczaczek ma lekką niepełnosprawność, to już jest raczej przerwał. Jest ignorowany. Przyjmowanie zgłoszenia o popełnieniu przestępstwa przez Markowskiego, niejakiego K, przerwał i policję wezwał, żeby jechać tam do domu po odebranie telefonu. A telefon jest w naprawie, a jego nie ma, bo jest na wsi. I koło się zamyka. Oczywiście głupoty polskie, że Polak jest mądry, ale dopiero po szkodzie. Poza tym on zabrał białego misia, powiedział, że będzie z tym misiem spał. Nie mu pokazał, powiedział, że 500 zł mu da, a ten telefon darujmy, on by przecież odwrócił, może to jakoś to zgłoszenie może by jakoś anulować, by się dało. Nie, on dalej się upiera, ten stary dziad, wykorzystując chłopca niepełnosprawnego, oszukując go, łamiąc to, jest tak niesmaczne, i sprawa w jakiś sposób trafiła do sądu. Ów powinien się wstydzić, takich rzeczy robić. Połóż się tutaj koło mnie, nie idź nigdzie, nie idź na to, gdzie chłopca 20-letniego dziad przytrzyma. No przed nim jest cały świat otwarty. Gdzie zakresu, to stare durne? Ta osoba była niepełnosprawna intelektualnie. Nie jest z nim. I po prostu psychologa, tu chodzi o przywłaszczenie telefonu, o kradzież telefonu. No ale ten śledczy, jak się dowiedział, że trochę niepełnosprawny, już chciał się mnie pozbyć tutaj. Ja tu za dużo widzę, za dużo słyszę, za dużo wiem praktycznie. Że ktoś niesprawny intelektualnie, jakby to, i tu jest to przykład działania policji na Malczewskiego, bo na komisariacie na lotnisku to mi załatwili. Bardzo konkretnie spisane wszystko, telefon oddany, ukarany winny, a sprawa po dwóch latach dopiero, że ja w ogóle zapomniałam, o co chodzi.
No i co? Ale myśmy im darowali, żeby nie byli przestępcami, nie żeby powiedzieć. To, żeby na bieżnych. Sam, a tutaj sam, już teraz tak nie będzie. Pokazuje oddać ten dziecku który gdzieś jeszcze tam jest, odszkodowanie. Ja nie wiem, czy policja nie będzie płaciła odszkodowanie. W społeczeństwie, ale też konsekwencji tak w osobach, które w wymiarze sprawiedliwości pracują. Ale gdy pan mówi, że na przykład skargi tych osób są ignorowane i tutaj potrzebowałaby zmiana, czyli organizacja, kultura działania tych instytucji, do których zgłaszają, czyli to zmiana w głowach ludzi, którzy przyjmują te skargi, nie? No tak, pytanie brzmi, jak to zrobić. No. Ale jeżeli myśmy... Przecież zobaczcie państwo, że zaczęliśmy od tego, że statystyka, pan od tego zaczął, że statystyka w ogóle nie pokazuje, czy w tym i tak już wąskim zakresie spraw, które mamy w statystyce, jaki procent, jaki udział, jakiej roli jest osób z niepełnosprawnościami. A dobrze wszyscy wiemy, że właśnie danymi statystycznymi uzasadnia się na przykład wydatki ze środków publicznych, w ogóle podejmowanie określonych działań. Ale i teraz jeżeli w statystyce tego nie ma, no to tak jakby w ogóle nie było, tak można powiedzieć. Osoba niepełnosprawna, proszę zobaczyć, że przy procesie legislacyjnym od jakiegoś normalnego debila. Nie wiem, chociażby procedury niebieskich kart. No, no bo jeżeli taka Małgosia, no jaka to jest jej niepełnosprawność? Ona nie może przejechać 102 km, bo którym pan przejedzie 100, to ona wariuje. To taka niepełnosprawność, to literatka, inteligentna. Sam ten fakt. No to taka osoba niepełnosprawna może być mądrzejsza. Jak dużo od się robi, żeby przyszedć wiedzę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie? Pytanie, czy i w tym zakresie uwzględnia się tą perspektywę możliwości dotarcia do osób z niepełnosprawnościami? No ja osobiście tego w ogóle nie widzę. W związku z tym ten zapis artykułu 16. To nie jest kwestia mówienia o szczegółach. My w ogóle nie rozmawiamy na razie o szczegółach. My rozmawiamy w ogóle o dostrzeżeniu tej perspektywy w systemie. Tak, podam taki przykład. Od stycznia tego roku obowiązuje ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa. Taki chyba jest jej pełny tytuł. Która przewiduje, że właściwie każdy obywatel, który mieści się w kryteriach dostępu tego systemu, może pójść do punktu, w którym prawnik udzieli mu porady prawnej związanej z jego sprawą. Idea jest bardzo słuszna i szczytna i to jest mechanizm, który bardzo by pomógł także w tych sprawach, o których mówimy, dlatego że takie porady nieodpłatne można zorganizować w sposób, który by bardzo pomógł osobom z niepełnosprawnościami właśnie w docieraniu do instytucji, do których powinny dotrzeć. Bo takich porad mogą udzielać na przykład specjaliści, którzy posiadają te kompetencje, o których mówimy, tak? Umieją rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, umieją rozmawiać z osobami, które mają niepełnosprawność psychospołeczną, umieją rozmawiać z osobami, które mają niepełnosprawność sensoryczną, prawda? Są głuche, nieme czy niewidome. Problem jest w tym, że ktoś zapomniał o osobach niepełnosprawnych, uchwalając tę ustawę, no i do tych punktów pomocy mają dostęp osoby, które korzystają z pomocy społecznej, osoby, które mają duże rodziny, nawet weterani, ale osoby z niepełnosprawnościami nie. No jak to się ma do obowiązków poszanowania, ochrony i realizacji? No to łatwo sobie odpowiedzieć. Można byłoby sądzić też, że ten sposób myślenia o niepełnosprawności, który z konwencji wynika, dałoby się łatwo wbudować w system tworzenia prawa w Polsce. Konwencja nakłada na państwa strony obowiązek czegoś, co się nazywa uniwersalnym projektowaniem. Znaczy, kiedy coś się tworzy, to trzeba uwzględnić osoby niepełnosprawne w tym rozwiązaniu. Więc cóż by stało na przeszkodzie, żeby na poziomie, powiedzmy, oceny skutków regulacji, czyli dokumentów, które muszą być tworzone dla każdego aktu prawnego, który ma być uchwalony przez Sejm, umieścić taką kontrolkę, czy ta ustawa jest zgodna z konwencją o ochronie praw osób niepełnosprawnych.
Tak nie jest. Proszę Państwa, zapraszam na skrót informacji. Weekend Radia TOK FM. Czyli widzicie Państwo, trudny problem, ale jakoś tak właśnie, że w Polsce ta rzecz nie została rozstrzygnięta, nie jest klarowna. W Polsce, no w Polsce, a tu na Mazowszu, w Warszawie, jesteśmy w Warszawie, nie jest jasna. Także widzicie Państwo, dopiero jak człowiek go, tego człowieka dotyczy jakaś sprawa, czy on widzi może u sąsiada, u sąsiadki, albo to jego dotyczy, no to wtedy jest czas zastanowić się nad tym, działać, coś w tym kierunku robić. A tak jak kogoś to nie dotyczy, to co mnie to obchodzi? I tak się mówi, tak się robi. Gdy nadaje nasze radio, TOK FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Także tylko z nami, proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio TOK FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. U nas tematy edukacyjne, u nas tematy duchowe, o charakterze duchowym, o charakterze też biblijnym, jako że Biblia, no, jedni mówią, że Słowo Boże, słusznie mówią, ale inni też zauważyli, że Biblia jest księgą duchową. Zapraszamy serdecznie i buziaczki Państwu przesyłamy, gdy nadaje nasze radio TOK FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, kolejne wiadomości i dalej mówimy o niepełnosprawności. Brytyjczycy tłumnie wyruszają przez kanał La Manche na kontynent. Francuzi zaostrzyli kontrole graniczne w ramach stanu wyjątkowego. Zabierają one znacznie więcej czasu niż zwykle i to właśnie jest kłopotem wyspiarzy, którzy rozpoczynają właśnie sezon wakacyjny. Haftowana stuła i ręcznie szyte buty, które papież otrzyma na mszę posłania 31 lipca na zakończenie Światowych Dni Młodzieży, zaprezentowano dziś w kampusie Misericordia w Brzegach koło Wieliczki. Te i inne dary trafią potem na licytację, a uzyskane pieniądze przeznaczone będą na cele charytatywne. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia TOK FM. Prawa osób niepełnosprawnych, konwencja ONZ dotycząca właśnie tej kwestii, a rozwiązania, które funkcjonują u nas. O tym dzisiaj rozmawiamy. Doktor Jan Winczorek, Uniwersytet Warszawski, także Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, współprowadzący ten program, mecenas Grzegorz Wrona. I przed przerwą, przed informacjami powiedziałeś, pan doktor powiedział o tym, że by włączyć w proces legislacyjny konwencję, a więc mówiąc tak najprościej, aby każde nowe przepisy, które powstają, były interpretowane czy odczytywane pod kątem zgodności czy spełniania norm, które wynikają z samej konwencji. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł pod jednym warunkiem. To znaczy w sytuacji, w której państwo przyzna, że nie spełnia tych warunków. Bo jeśli przyjmujemy taką fikcję, jak mówiliśmy o tych dwóch raportach, czyli raport oficjalny... To państwo mówi, prawie spełniamy, państwo mówi. Oczywiście, że warunki na przykład architektoniczne to są w innych przepisach, no my je spełniamy, to co za problem. Bo, czyli jakby włączenie nie tylko kwestii konwencji do procesu legislacyjnego, ale również jednak modyfikacja tego elementu społecznego przy tworzeniu prawa, czyli te konsultacje społeczne, które są, one również, żeby nie było tak, że organizacja zajmująca się garncarstwem konsultuje kwestie, czy przepisy są zgodne z konwencją. Tak, ja muszę powiedzieć, że powinniśmy nieco się czerwienić, kiedy siedzimy tutaj w studio, trzy pełnosprawne osoby, i rozmawiamy sobie miłym głosem o prawach osób niepełnosprawnych.
To jest rzecz, o którą też walczą organizacje osób niepełnosprawnych, żeby ich perspektywa była reprezentowana, a nie tylko perspektywa ekspertów, którzy sobie wiedzą lepiej, jak niepełnosprawni mają funkcjonować. Więc konwencja również wspiera to, o czym pan mówi, że perspektywa osób niepełnosprawnych powinna być uwzględniana w procesach podejmowania decyzji. W zasadzie nic o nas bez nas. Więc jeżeli mówimy o artykule 16 i o tym, że niepełnosprawni padają ofiarą wykorzystywania, przemocy i nadużyć, no to funkcjonowanie różnych instytucji państwowych, nie tylko parlamentu, powinno w jakiś sposób uwzględniać perspektywę osób niepełnosprawnych, instytucji, które się zajmują właśnie tymi zagadnieniami. Ja mogę powiedzieć, że wspominaliście o debacie, którą organizowaliśmy bardzo dobrze, że ta audycja dzisiaj jest bardzo w ramach dobrze. Naszego projektu w Polskim Forum, że zaproszenie osób do udziału, ekspertów do udziału w tej debacie nie było rzeczą prostą, także z tego powodu, że kiedy prosiło się różne instytucje zajmujące się przemocą o wskazanie kogoś, kto jest ekspertem w zakresie osób niepełnosprawnych, no to się słyszało odpowiedź, no tak, my się zajmujemy ogólnie przemocą, natomiast przemocą wobec niepełnosprawnych tak nie do końca. Czyli ta perspektywa samych osób z niepełnosprawnością na poziomie różnych agend rządowych, już nie będę wymieniać, o które mi chodzi, one same wiedzą, no nie jest uwzględniana. A co ma zrobić osoba, która stwierdza, że ten artykuł 16, czy też każdy inny, no nie jest przestrzegany. No jestem osobą z niepełnosprawnością, doznaję przemocy. Tu jest napisane, że mają być odpowiednie środki. Ja widzę, że odpowiednie czy nie ma środków, które były w stanie mi pomóc. Pan mówił o jakimś wyłączeniu. O co to chodzi? Ja mogę napisać na przykład do Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych? Napisać pan zawsze może i pewno komitet będzie wszystko zadowolony, że pan do niego pisze. Natomiast to nie wywoła żadnego efektu, ponieważ Polska nie ratyfikowała protokołu dodatkowego do konwencji, który Polska przewiduje, że komitet rozpatruje sprawy indywidualne za murzynami. Na zasadzie 100 lat za murzynami. Pod wielu względami. Międzynarodowej ochrony praw człowieka. 100 lat za murzynami pod wielu państwu, które względami. Jest stroną konwencji, że ma czyli niepełnosprawność, swoje instytucje w określony sposób. A dlaczego Polska nie ratyfikowała? Jakie były argumenty? Najwyraźniej tutaj problem jest tego typu, że mogłoby się okazać, że konwencja nie jest ratyfikowana. Jaki oficjalny argument? Jeden z argumentów, o jakich słyszałem, był taki, że nie do końca wiadomo, czy ten komitet będzie miał orzeczenia wysokiej jakości, czy on rzeczywiście będzie w stanie brać pod uwagę wszystkie niuanse prawne, które są z tym związane. Nie będą się znali tak, jak jest u nas i będą się wymądrzali i będą nas pouczali. Nie ma wariatek, teraz wszystko być może, mądre. Być może prawa. Nie w ten sposób to było sformułowane, ale być może o to chodziło. Więc dobra wiadomość dla wszystkich osób, które tak uważały i wszystkich instytucji państwowych, które tak uważały, jest taka, że to nie jest prawda. Komitet wykonuje dwie funkcje. On jest adresatem tych raportów i on ocenia te raporty na sposób ogólny, odnosząc się do braków, które w zakresie wdrażania konwencji w poszczególnych krajach występują i Polska będzie przedmiotem takiego screeningu wkrótce. I po drugie też orzeka o naruszeniu praw indywidualnych osób.
No i w obydwu tych aspektach jakość działania komitetu jest powszechnie uważana za bardzo wysoką. Ten standard, który wyznacza na przykład Europejski Trybunał Praw Człowieka, jest realizowany w tych orzeczeniach komitetu. Także powodów merytorycznych specjalnie nie ma, więc jeżeli głos, który jest podnoszony w Radiu Tok FM dociera do rządzących, jeżeli ten głos dociera do rządzących, no to można to chciałem prosić osoby, które są decyzyjne, żeby jednak zmierzały w stronę ratyfikacji protokołu dodatkowego. A ja mam po pierwsze taką uwagę, że za chwilę będzie program, którym o problemach osób niepełnosprawnych będą mówić osoby niepełnosprawne faktycznie. A propos tego, co pan powiedział, jak zazwyczaj bywa. A drugie, raz pan mówi osoby niepełnosprawne, a raz pan mówi osoby z niepełnosprawnością. Czy to naprawdę zależy od kontekstu, w jakim pan używa tych słów? Był taki moment, kiedy zaczęto właśnie w związku z ratyfikowaniem tej konwencji mówić osoby z niepełnosprawnościami. Jakby, to jest mniej etykietujące? Tak. Bo osoba jako całość jest postrzegana niepełnosprawna, tak? Tak. A my mówimy, to nie jest tak, że ona jest niepełnosprawna, ona nie jest niepełnosprawna, jeśli idzie o pewną kwestię. Taka była idea. Natomiast same osoby z niepełnosprawnościami niekoniecznie taki język przyjmują za słuszny, tak jak mieliśmy właśnie okazję słyszeć w piątek, prawda? Że to się nie wszystkim podoba. Nie wszystkim się to podoba. Chyba znowu nie nam decydować, jak osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnościami nazywać. Natomiast rzecz jest w tym również, że konwencja zmienia, przepraszam bardzo za słowo, paradygmat myślenia, czy paradygmat opisywania niepełnosprawności. To znaczy ona zrywa z takim modelem medycznym, w którym niepełnosprawność jest postrzegana jako efekt choroby czy niedoskonałości ciała lub umysłu osoby niepełnosprawnej i zastępuje ten model modelem społecznym, w którym niepełnosprawność nie jest cechą jednostki, ale jest efektem tego, że społeczeństwo tworzy pewne bariery czy pewne oczekiwania w stosunku do swoich członków, które powodują, że niektóre osoby tych barier nie są w stanie przekroczyć, nie są w stanie brać udziału w życiu społecznym tak jak wszyscy pozostali. No, przykładem oczywistym, prawda, mogą być osoby głuche, o których wspominaliśmy wcześniej, prawda? Większość ludzi w społeczeństwie się komunikuje za pomocą mowy, tworząc w ten sposób barierę. Więc naszym obowiązkiem jako osób, które się posługują mową, jest stworzenie warunków, żeby tej bariery nie było, żeby te osoby, które tego nie są w stanie zrobić z jakiegoś powodu, mogły z nami się komunikować i my z nim. I to per analogia można przenieść na wszystkie inne niepełnosprawności. Proszę się zastanowić nad tym, co to oznacza na przykład dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tak na przykład istnieje teraz takie oczekiwanie, aby teksty, które się pojawiają publicznie, miały wersję łatwo do czytania, tak? Która jest uproszczona do tego punktu, w którym osoba z niepełnosprawnością intelektualną jest w stanie się dowiedzieć przynajmniej, jaka jest zawartość tego dokumentu. Gdzie to tak funkcjonuje w życiu publicznym? Słucham? Gdzie to tak funkcjonuje w życiu publicznym? No, w środowiskach osób niepełnosprawnych tak to funkcjonuje. Konwencja istnieje w wersji prostej. Weszli teraz w taką fazę, przynajmniej takie docierają do nas informacje, że rozpoczęły się prace nad zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W związku z powyższym jest to świetny moment do tego, aby usiąść i porównać te dwa teksty, to znaczy samą ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i konwencję. Ale chciałbym jeszcze dokończyć ten wątek, bo doszliśmy do takiego punktu,
że no niestety do komitetu nie mamy co pisać, bo szkoda czasu, a na szczeblu krajowym w związku z tym, czy jest jakiś podmiot, do którego można się zwrócić? No, można się zwracać oczywiście do Rzecznika Praw Obywatelskich, do innych rzeczników, nazwijmy to sektorowych. Ja myślę, że też kropla drąży skałę i im więcej jest skarg, tym większa świadomość wśród organizacji, które zajmują się danym problemem, że osoby z niepełnosprawnościami nie mogą się do nich dobić. Ale też jest bardzo szerokie pole do popisu dla wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, żeby stosować to prawo, które już jest, kierując się jako przesłanką interpretowania tego prawa przepisami konwencji. Tutaj chcę powiedzieć o ważnej instytucji, którą konwencja zawiera, mianowicie o czymś, co się nazywa racjonalne usprawnienie. To jest znowu bardzo nieładne określenie w języku polskim, a jest to zresztą złe tłumaczenie, dlatego że należałoby raczej mówić o racjonalnym dostosowaniu. Jest pewna różnica między tymi terminami. I chodzi o to, że konwencja przewiduje w wielu artykułach, że także w sytuacjach, w których nie ma osobno przygotowanych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami udogodnień, takie osoby mogą żądać ad hoc zmiany sposobu postępowania czy zmiany reguł, które funkcjonują w danej instytucji. No, oczywisty przykład to jest praca, prawda? Osoba niepełnosprawna może na przykład prosić o zmianę zakresu obowiązków albo dostosowanie jej stanowiska pracy, nawet jeżeli to nie wynika z jakichś konkretnych przepisów. Pytanie brzmi, co to oznacza dla wymiaru sprawiedliwości? A ja bym na przykład twierdził, że można byłoby część przepisów kodeksu postępowania karnego stosować odpowiednio do osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza tam, gdzie to nie wpływa na pozycję drugiej strony w postępowaniu. Jeżeli niepełnosprawny jest pokrzywdzony, to nie wpływa to na pozycję oskarżonego jakoś negatywnie. Na przykład jest artykuł 185 kodeksu postępowania. 185a kodeksu postępowania karnego, który mówi o szczególnym trybie przesłuchania osoby poniżej 15 roku życia. No, sędzia może wystąpić bez togi na przykład podczas postępowania. Dlaczego nie stosować odpowiednio tych przepisów na przykład do osób, które są niepełnosprawne intelektualnie? No, trzeba przede wszystkim chcieć mieć taką perspektywę, nie dlatego, że przepis tak każe, tylko dlatego, że chcemy w sposób właściwy zdobyć materiał dowodowy, prawda? To jest pewnie kwestia też świadomości, a nie tylko prawa, o czym też mówiła. Nieuczciwi, to może nie chcemy. W czasie piątkowego spotkania. Ale spotkamy się złodziejami, bo coś w tej materii ulegnie zmianie. 350 miliardów upłynniono z Polski. Sprawdzać, ponieważ faktycznie... Turki 2,5 tysiąca sędziów poszło do aresztu. Prawie nic. Jak bardzo serdecznie kara śmierci będzie, teraz ja się wcale nie zdziwię. Ten program oraz pan doktor Jan Wieczorek, Uniwersytet Warszawski i Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Weekend Radia Tok FM. Jeśli korzystamy z sieci wewnętrznej, należy zwrócić uwagę, czy konfiguracja firewalla pozwala na... Na oficjalnych stronach IPN-u oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych dostępna jest także elektroniczna forma przewodnika po historii Polski. A co jeszcze dzieje się w Krakowie? Stolica Małopolski to także stolica Bożego Miłosierdzia. Właśnie dlatego podczas Światowych Dni Młodzieży pielgrzymi będą mogli skorzystać z sakramentu pokuty w ponad 100 konfesjonałach. Strefa pojednania obejmować będzie konfesjonał w Parku Jordana, Dolinie Miłosierdzia przy Sanktuarium w Łagiewnikach oraz w Kaplicy Bazyliki Mariackiej. Kapłani będą spowiadać w około 30 językach. Tabliczki informujące o danym języku przymocowane zostaną do konfesjonałów. Z sakramentu pokuty będzie można skorzystać również podczas kateches. W Parku Jordana stanie także namiot adoracji.
30 lipca w Bazylice Bożego Miłosierdzia pięciu wolontariuszy wyspowiada sam Ojciec Święty Franciszek. Wszyscy nie możemy się doczekać spotkania z papieżem Franciszkiem w Krakowie. Ojciec Święty również wyczekuje tego spotkania z młodymi z całego świata. Wysłuchajcie przesłania papieża Franciszka, które wystosował z okazji zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. Cari fratelli e sorelle. Drodzy bracia i siostry, zbliża się już rozpoczęcie 31. Światowego Dnia Młodzieży, który wzywa mnie, aby spotkać młodych ludzi świata zebranych w Krakowie, a także daje mi radosną okazję, aby spotkać ukochany naród polski. Wszystko odbędzie się pod znakiem miłosierdzia w tym roku jubileuszowym oraz we wdzięcznej i oddanej pamięci świętego Jana Pawła II, który był architektem Światowych Dni Młodzieży i przewodnikiem narodu polskiego na jego niedawnej, dziejowej drodze ku wolności. Cari giovani Polacchi. Drodzy młodzi Polacy, wiem, że już od dawna, zwłaszcza przez modlitwę, przygotowujecie się na duże spotkanie w Krakowie. Z serca dziękuję za wszystko, co robicie i za miłość, z jaką to czynicie. I już teraz ściskam was i błogosławię. Cari giovani di ogni parte d'Europa. Drodzy młodzi ludzie z każdego zakątka Europy, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii. Błogosławię także wasze kraje, wasze pragnienia i waszą drogę do Krakowa, aby była ona pielgrzymką wiary i braterstwa. Niech Pan Jezus da wam łaskę doświadczenia w was Jego własnych słów. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Bardzo pragnę spotkać się z wami, aby dać światu nowy znak harmonii, mozaikę różnych twarzy, tak wielu ras, języków, ludów i kultur, ale zjednoczonych w imię Jezusa, który jest obliczem miłosierdzia. I ora mi rivolgo a voi, cari figli e figlie della nazione polacca. A teraz zwracam się do was, drodzy synowie i córki polskiego narodu. Czuję, że jest to wielki dar od Pana, aby stanąć między wami, bo jesteście narodem, który w swojej historii przeszedł przez wiele prób, czasem bardzo ciężkich, i szedł naprzód z siłą wiary, wspierany matczyną dłonią Najświętszej Maryi Panny. Jestem pewien, że pielgrzymka do sanktuarium w Częstochowie będzie dla mnie zanurzeniem w tej wypróbowanej wierze i będzie to dla mnie bardzo dobre. Dziękuję wam za modlitwy, przez które przygotowujecie moją wizytę. Dziękuję biskupom i kapłanom, zakonnikom i zakonnicom, wiernym świeckim, zwłaszcza rodzinom, którym przynoszę właśnie posynodalną adhortację apostolską Amoris Laetitia. To rodziny pokazują, jakie jest zdrowie moralne i duchowe narodu. Metro w chwili obecnej jest tak przeludnione, że nie da się czasami wsiąść, trzeba czekać na następny pociąg. Najlepiej jednak przejść się pieszo.
Jeśli chodzi o samych mieszkańców, to, to też utrudniają turystom życie, porozumiewając głównie po katalońsku. Czyli jeżeli ktoś wybiera się do Barcelony, to musi po pierwsze być przygotowany na mega wszędzie korki, zatkane restauracje, tak, ulice, metra, plaże i wszystko, co jest dostępne dla turysty. Czyli błogosławieństwo, które jest błogosławieństwem dla Barcelony, też dla mieszkańców jest przekleństwem. Dokładnie tak. Chodzi też o to, że oni często protestują przeciwko nowym miejscom noclegowym, czyli jeśli ma powstać jakiś nowy hotel, hostel, centrum, zaraz są protesty. Powiem szczerze, tak, chyba wszyscy turyści, którzy wybierają się do Barcelony od tej strony tego pięknego miasta chyba nie znają. Od dzieciństwa pływałem w maratonach pływackich, no i praktycznie do tej pory ta woda jest moją pasją. Natomiast sam ten wypadek, tak jak wiele wypadków właśnie nad wodą, skoczków, bo tak często się mówi i określa osoby z tak zwaną tetraplegią, czyli porażeniem czterokończynowym, czyli skoczków do wody, no to są przedziwne przypadki. Ktoś przepływa, ktoś skacze komuś na plecy. Przez przypadek, tak. Przez jakiś zupełny przypadek, nie wiem, przepływa jakaś kłoda, ktoś na nią skacze. Na pewno apelujemy, żeby raczej nie skakać w miejscach nawet takich, które wydają się bezpieczne na nagłówkę, bo jest to po prostu duże zagrożenie życia, ale jest to tak przesympatyczna rzecz, żeby się ochłodzić, żeby skoczyć, żeby oddać taki fantastyczny skok. Natomiast czasami jest to niestety skok ostatni, tak jak w moim przypadku skok z jachtu na mieliznę. Pan teraz uśmiecha się, jest pan pogodnym człowiekiem, takim optymistycznym do przodu. Pan powiedział, wtedy urodziłem się po raz drugi, ale sobie wyobrażam, że minęło trochę czasu między skokiem a tą sytuacją, gdy pan mówi, tak, tamto się zamknęło, a nowe się zaczyna. Oczywiście. Prawda? To nie było tak. W kilku słowach? No, ten proces rodzenia się na nowo to jest proces naprawdę długi i trzeba być przede wszystkim bardzo cierpliwym. To jest zupełnie inaczej teraz, po 20 latach. 20 lat temu Polska nie była krajem przyjaznym, nie była krajem, gdzie niepełnosprawni byli zintegrowani ze społeczeństwem, siedzieli w domu i nawet załatwienie chociażby wózka czy jakiegoś sprzętu ortopedycznego, czy dostanie się do lekarza było, specjalisty było bardzo trudne. Obecnie jest dużo, dużo łatwiej. No, na przykład taki przykład, no w Warszawie nie ma już żadnego wysokiego autobusu, tak? Wszystkie te, które jeżdżą, to są niskopodłogowe. Kiedyś to było niemożliwe, więc te rodzenie to trwało, ale dzięki mojej kochanej mamie, dzięki obecnej mojej żonie, dzięki tacie, który jeszcze z nami był 2 lata od mojego wypadku, no to udało się po prostu wrócić z powrotem do aktywności. Może nie jest to taka aktywność, jak była kiedyś, ale... A co pan robi? Obecnie jestem doradcą zawodowym i pomagam osobom niepełnosprawnym wracać na rynek pracy, znajdywać dla nich zajęcie. Skończyłem właśnie w tym kierunku studia. A co pan skończył? Pedagogikę specjalną oraz doradztwo zawodowe. Pedagogikę specjalną. Także w tym kierunku jakoś poszedłem i integracja jest taką naprawdę dla mnie możliwością realizacji swoich jakichś zainteresowań zawodowych, no, można powiedzieć wręcz pasji. Natomiast to, co było kiedyś te 20 lat temu, pewnie tutaj, gdyby był pan prezes Piotr Pawłowski, miałby perspektywę jeszcze odleglejszą w czasie. To były naprawdę ciężkie czasy. Obecnie można na pewne rzeczy narzekać, na pewne rzeczy utyskiwać, ale porównując ten okres, to nie ma porównania. Mm-hmm. Powiedział pan o tym, że jest pan doradcą zawodowym i mnie od razu się skojarzyło, że przecież prowadzicie państwo też kampanię, która dotyczy zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pan jest doradcą, pan ma z nimi bezpośredni kontakt. Mówi pan, że teraz jest lepiej, ale na ile jest to lepiej,
tak naprawdę, jaka jest sytuacja, bo jak przeczytałam w Państwa materiałach, to 26% osób niepełnosprawnych jest normalnie zatrudnionych. Tak, to bardzo co czwarta nie wierzę w to, że te pozostałe osoby, te 70 parę procent, to są osoby, które w ogóle nie mogą pracować. Zgadza się i nigdy w integracji nikogo nie głaszczemy. Po prostu mówimy, że jak ktoś chce szukać pracy, to idzie do tej pracy, ma być pracownikiem, ma wykonywać swoje obowiązki, a to, że jest osobą niepełnosprawną w taki czy inny sposób, bo nie tylko ruchowo, ale też osoby głuche, osoby niewidome, osoby z chorobami psychicznymi, czy osoby z epilepsją, te wszystkie osoby znajdują zatrudnienie, jeżeli chcą. To chcieć to jest najważniejsze w całym procesie. I naprawdę, no jeżeli możemy, to ja bardzo apeluję do osób niepełnosprawnych, niech skontaktują się po prostu z integracją, a żeby nie robić też jakiejś kryptoreklamy z jakąś inną ewentualnie organizacją, która wspiera osoby niepełnosprawne w zatrudnieniu, bo naprawdę te oferty pracy w tym momencie czekają. Leżą i czekają na ludzi z niepełnosprawnościami. Ja przez jakiś czas robiłam taki cykl reportaży, nazywało się to Przychodzi baba do pośredniaka i na początku byłam taką babą bezrobotną w wieku kanonicznym, czyli takim trochę starszym i pokazywałam, jak to wygląda, ale przy okazji również otarłam się tam o problem osób niepełnosprawnych i byłam zdziwiona, przerażona tym, że oferty niby są, ale tak naprawdę pracy dla tych osób nie ma. Te osoby są potrzebne pracodawcom do tego, żeby potem ewentualnie czerpać korzyści z PFRON-u, mieć z tego dodatkowe korzyści finansowe tak naprawdę. Zgadza się. Takich pracodawców, których nie chcielibyśmy jakoś tutaj nazywać nieuczciwymi, bo mają do tego prawo, jest trochę. Natomiast, żeby pokazać pozytywną stronę tego systemu dofinansowań, refundacji, no to też można zachęcić pracodawców. Pracodawców można zachęcić po pierwsze dofinansowaniami do wynagrodzeń i tutaj w zależności od stopnia niepełnosprawności znacznego, umiarkowanego albo lekkiego mamy kwoty 1800, kwoty niższe, jeżeli chodzi 1125 zł, jeżeli chodzi o umiarkowany stopień, no i niższą troszeczkę 400 kilkadziesiąt złotych, jeżeli chodzi o stopień lekki. Natomiast są jeszcze schorzenia specjalne, które o 600 zł tutaj no, dopingują w pewien sposób pracodawcę, żeby zatrudnił tą konkretną osobę. Co znaczy są pomocą. Schorzenia specjalne? Jest to grupa takich schorzeń jak osoby niewidome, upośledzenie umysłowe, a w Stanach bardzo dobrze te osoby pracują na przykład przy sprzątaniu, przy jakichś prostych pracach w biurze, schorzenia psychiczne oraz epilepsja. Natomiast druga rzecz to obniżenie tak zwanych wpłat na PFRON i tutaj mamy obniżenie, gdzie osoba ze stopniem znacznym i z tetraplegią, czyli poruszająca się na wózku jak ja, no obniża te kary o około 6 tysięcy miesięcznie. Jakie kary? Takie obowiązkowe wpłaty, które pracodawcy zatrudniający powyżej 25 osób... Bo pan usuwa kara, więc... Tak. To miało służyć jako kara. Rozumiem. Potocznie, To wrócimy do tej sprawy, bo to dość ważna sprawa w tym wszystkim. Może wrócimy za moment. Po skrócie informacji zapraszam Państwa. Weekend Radia Tok FM. Salon Radia Tok FM. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Sergiusz Piotrkowski. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie wykluczył Rosjan z igrzysk w Rio de Janeiro. Decyzje mają podejmować międzynarodowe federacje poszczególnych dyscyplin. Papież Franciszek podczas dzisiejszego spotkania z wiernymi modlił się za ofiarę ataków w Monachium, gdzie nastolatek zabił 9 osób, i w Kabulu w Afganistanie, gdzie w zamachu zginęło ponad 80 ludzi. To godne potępienia akty terroryzmu i przemocy, mówił. Po tych słowach na placu Świętego Piotra zaległa cisza. Następnie Franciszek odmówił z wiernymi modlitwę za ofiary zamachów. Potem poprosił też o modlitwę za jego podróż do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży.
Uber w południe zawiesił działanie na Węgrzech swojej aplikacji oferującej usługi przewozu osób. Dziś wchodzi w życie ustawa umożliwiająca blokowanie stron internetowych oferujących usługi taksówkarskie niezgodnie z przepisami. Uber rozpoczął działalność na Węgrzech w listopadzie 2014 roku i od razu wywołał silne protesty taksówkarzy. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Weekend Radia TOK FM. Proszę Państwa, w studio pan Tomasz Pisarzewski, pan Łukasz Bednarski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Oczywiście współprowadząca ten program Małgorzata Kolińska-Dąbrowska, Gazeta Wyborcza. Rozmawialiśmy przed samymi informacjami o kwestii pracy dla osób niepełnosprawnych. Zadzwonił słuchacz, pyta się o kontakt do fundacji, czyli numer telefonu, powiedzmy wyraźnie na antenie. Tak, oczywiście. To jest warszawski numer, czyli kierunkowy 22 831 8582. Ja powtórzę, 22 831 85 82. I padło pytanie, bo pan tu powiedział, oferty pracy są, potem Małgosia trochę do tego się odniosła, tak, ponieważ bywała w Urzędzie Pracy stale, tak, regularnie. Gdzie można szukać ofert pracy? Takie pytanie natury ogólnej. Oczywiście w naszych centrach, czyli Warszawa, Gdynia oraz Zielona Góra. Tam mamy takie podejście kompleksowe do osoby, która się zgłasza, czyli jest doradca socjalny, jest możliwość bezpłatnych porad prawnych, możliwość pracy z psychologiem, jeżeli to jest potrzebne. No i w końcu praca ta konkretna już, jeżeli chodzi o oferty pracy, z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy. I jeżeli chodzi o